Kolejny wakacyjny dzień przyniósł piękne promienie słoneczne w Wielkopolsce. Wielu z nas spędza wakacyjne, urlopowe chwile nad morzem. No a tam, drodzy Państwo, umiarkowany, silny wiatr. Zatem temperatura odczuwalna jest tam niższa niż ta rzeczywista. Szymon Kozłowski. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na najświeższe informacje pogodowe. Za chwilę zobaczymy, jaka aura będzie nam towarzyszyć nie tylko w Poznaniu, ale także w całej Polsce. No to zaczynamy. Na początek najbliższa noc, która będzie bezchmurna nad całą Wielkopolską, także nad Poznaniem. Na termometrach w stolicy regionu 13 stopni. Jutro od samego rana piękne promienie słoneczne, dużo błękitu nieba, wspaniała letnia pogoda, ale w godzinach popołudniowych zbliży się front atmosferyczny niosący nie tylko wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, nie tylko opady deszczu, ale także wyładowania atmosferyczne, które zagoszczą właściwie w każdej miejscowości Wielkopolski. Proszę na siebie uważać, będzie wiać porywiście wiatr, warunki niebezpieczne po południu. Cieplej niż dziś, bo 28 stopni gorąco jutro, 1012 hektopaskali, ciśnienie będzie się wahać i wiatr w ciągu dnia umiarkowany, no ale w czasie burzy porywisty. Czas sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe 24 godziny w szczegółach. Wspomnieliśmy o nocy, która będzie bezchmurna, tak też będzie w drugiej jej części nad Poznaniem, wtedy 14 stopni. Środowy poranek jawi się jako pogodny, błękitny, ze wspaniałym słońcem i naprawdę ciepły. Proszę zobaczyć, 24 stopnie już około godziny 9 rano. Dużo słońca około południa, no a później wspomniany front, który przyniesie burzę nad Poznaniem, nad całą Wielkopolską. To będzie po południu, a później burze przesuwać się będą już na wschód. Wyjdą poza wschodnią granicę Wielkopolski. No i niebo się odkryje i późnym wieczorem znowu błękit nieba. 28 stopni około 12, po 21 19 stopni i wiatr umiarkowany. W czasie burzy, tak jak mówiłem, porywisty. No to zobaczmy, jak to będzie w całej Polsce. No Państwo także podróżujecie po całym kraju, odpoczywając, spędzając wakacje. No i zacznijmy może od temperatur, które rosną z każdym kolejnym dniem. Jutro także naprawdę ciepło na południu Polski. 29 stopni, 29 w okolicach Łodzi i Warszawy, 28 w rejonie Mazur, Suwałki, Ełku, 24 w Szczecinie i 26 we Wrocławiu. No i teraz o tych burzach, które się pojawią, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale także nad Wrocławiem zagrzmi. Na ziemi łódzkiej i mazowieckiej, także w okolicach Krakowa jutro burze. Bez burzy piękne słońce na północnym wschodzie, a z kolei dużo deszczu i chmur, ale bez burzy w okolicach Szczecina i na północnym zachodzie, drodzy Państwo. No dużo dzieje się w pogodzie, także tej europejskiej. W poniedziałek na wschodzie Hiszpanii przeszła historyczna burza. Tam po raz pierwszy pojawiły się wielkie, tak duże gradziny, które tam padały w regionie Walencji, a także gminy Castellón. Porywisty wiatr zabierał parasole z nad promenad, przeganiał turystów. Tam sporo ulewnego deszczu także właśnie na wschodzie Hiszpanii. No a u nas, Szanowni Państwo, jutro burza. Proszę na siebie uważać. Wszystkiego pogodnego. Do zobaczenia.